Dzisiaj taki przekaz dla osób wysoce wrażliwych, dla osób, które często mają problem z niezdecydowaniem, które w przypadku jakiegokolwiek wyboru muszą walczyć sami ze sobą, bo nie mają pojęcia, co wybrać. Czyli między innymi mówię tutaj o sobie. Taki temat: wartość eksperymentów, czyli coś za coś. Na pewno zaobserwowaliście w swoim życiu taki fenomen, że nie istnieje ideał, nie istnieje perfekcja, że cokolwiek byśmy w życiu nie zrobili czy nie wybrali, to nigdy nie jest w 100% idealne. To znaczy nigdy w 100% nie odzwierciedla tego takiego idealnego wyobrażenia w naszych głowach. Wiecie, o co chodzi, chyba nie muszę tego tłumaczyć. I mając tą świadomość, że żaden z naszych wyborów nigdy nie będzie idealny, możemy poniekąd zmniejszyć natężenie naszego niepokoju i nauczyć się akceptować i przyzwyczajać do tej rzeczywistości, która jest taka, jaka jest, bez takiego poczucia, że coś musi być albo dobre, albo złe, albo idealne, albo nieidealne. Czyli możemy wyrobić w sobie taki sens braku idealizacji oraz braku dewaluacji. Dosłownie tak, jakbyśmy postawili wszystko na tym samym poziomie ważności w naszym życiu. Dosłownie jakbyśmy na chwilę spłaszczyli naszą rzeczywistość i spłaszczyli jej emocjonalny obraz, bo to jest jedyny sposób na to, aby poradzić sobie z wysoką wrażliwością. To jest nabrać troszeczkę takiej postawy stoika. I to jest to, czego ja sam się nauczyłem w swoim własnym życiu. Cofnę się trochę do tyłu, bo echo tutaj jest dosyć mocne, bo jestem w tej chwili na balkonie. Ja w swoim własnym życiu zaobserwowałem to, że to jest jedyny sposób na to, aby sobie poradzić z wysoką wrażliwością. Dotyczy się przede wszystkim kobiet, bo kobiety mają wyższy stopień kognicji poprzez emocje, czyli kobiety mają bardzo zmysłowo-sensualny sposób reprezentacji rzeczywistości. Kobiety są bardziej wrażliwe, bardziej empatyczne, bardziej podatne na taki holistyczny pogląd rzeczywistości, ale też są bardziej podatne na neurotyzm. To również tyczy się ludzi, to też mężczyzn się tyczy, tak? Mężczyzn, którzy są po prostu wrażliwi. I tutaj ciężko jest tak dokładnie określić ten podział, kto jest wrażliwy, a kto nie, bo każdy z nas ma jakiś stopień wrażliwości, tylko każdy z nas inaczej sobie z tym radzi, bo czym jest wrażliwość? Wrażliwość to jest otwartość na odbiór rzeczywistości. A że każdy z nas odbiera rzeczywistość cały czas, to nie jesteśmy w stanie się pozbyć wrażliwości. Na pewno zauważyliście, że bardzo wysoki stopień wrażliwości jednocześnie otwiera nas na przyjemność w życiu. Wrażliwość jest bardzo taka przyjemna. To znaczy pozwala nam na bogatszą gamę odbioru zmysłów, bodźców. Osoby, które czytają poezję albo wiersze, albo słuchają zmysłowej muzyki, na pewno wiedzą, o czym ja tutaj mówię. Osoby, które lubią seks, osoby, które kiedykolwiek w swoim własnym życiu zażywały psychodeliki, też pewnie wiedzą, o czym ja mówię. Osoby twórcze, artyści, którzy często mają synestezję zmysłów, czyli różnego rodzaju zmysły mieszają się ze sobą, produkując całkowicie nowe efekty, doskonale wiedzą, o czym ja mówię. I to pozwala nam na bogatsze doświadczanie życia. Dużo bardziej czujemy wtedy innych ludzi, jesteśmy w stanie łatwiej się z nimi zidentyfikować, czujemy większą empatię, większą więź. No życie jest takie przesycone bodźcami, jest takie bogatsze, bardziej holistyczne, jest bardzo wspaniałe, jest takie cudowne. Ale jednocześnie ta wrażliwość otwiera nas na ból. Im bardziej jesteśmy wrażliwi, tym bardziej nas to boli. I to pewnie również doskonale wiedzą osoby empatyczne. Gdy ktoś cierpi, to my czujemy ból tej osoby. Gdy mamy styczność z dużą ilością bodźców w
pewien sposób te bodźce zaczynają nas przewrażliwiać, przesycać. Stajemy się bardzo przewrażliwieni, bardzo niezdecydowani. Nie wiemy, na co mamy skupić swoją uwagę. Tracimy grunt pod nogami i poczucie odniesienia w rzeczywistości. Tracimy poczucie tej takiej przestrzeni 3D, tylko wszystkie bodźce nas stymulują, bombardują i my nie potrafimy się w tym odnieść. I to również doskonale znają osoby, które mają typ osobowości borderline, tak? Takie zaburzenie osobowości na pograniczu, w którym dominują wahania nastroju, wewnętrzna pustka, taka emocjonalna pustka. Ja nie mam tutaj na myśli duchowej pustki jako pustości rzeczywistości, ja mam tutaj na myśli taki dół egzystencjalny. I te osoby mają problem z określeniem swojej własnej tożsamości. I to jest zaburzenie, to się po prostu klasyfikuje w psychologii, to również można leczyć. I to jest bardzo trudny temat, ponieważ to zaburzenie typu borderline często można pomylić z wrażliwością i na odwrót, wrażliwość z borderline, tak? Ja tutaj nie będę się rozdrabniał w tych tematach, zostawiam wam to do swojego własnego przestudiowania. Ale tak, ja sam w swoim własnym życiu zaobserwowałem kilka rzeczy, które pozwalają mi radzić sobie z zjawiskiem wysokiej wrażliwości. Przede wszystkim jest to samodyscyplina. Im bardziej jestem zdyscyplinowany w swoim własnym życiu, tym mniej czuję się przewrażliwiony. Po prostu wiem, co mam robić i to robię. Jestem konsekwentny i nie skupiam się tak bardzo na efektach, ale skupiam się bardziej na działaniu. Kolejnym aspektem jest rozmowa z drugim człowiekiem. Ja sam osobiście mam typ osobowości ekstrawertyka. Uwielbiam kontakt z ludźmi, on mi daje dużo energii i dużo radości, ale też czasami potrzebuję czasu dla siebie, dla refleksji w swojej własnej samotności. To nie jest tak do końca, że tylko lubię przebywać wśród ludzi, ale to mi po prostu pomaga i mam tą świadomość, że to działa dla mnie bardzo dobrze. Ale też bardzo pomaga mi świadomość tego, że nie ma idealnych decyzji do podjęcia. Że bardzo często warto jest po prostu podjąć decyzję, albo chociaż wyobrazić sobie, co by było, gdyby decyzja już była podjęta. I zamiast skupiać się na tym, żeby ta decyzja była idealna, to warto jest pomyśleć, że już podjąłeś tą decyzję i dalej skupiasz się na tym, że już po podjęciu tej decyzji robisz, aby podjęta ta decyzja była idealna. Czyli ty stwarzasz ten ideał. Nie czekasz na to, aby decyzja była idealna, tylko tak zmieniasz swoją perspektywę w umyśle, że po prostu podejmujesz decyzję, a potem dopiero sprawia, żeby ona była idealna. To jest również fajny sposób, no tylko trzeba mieć tą świadomość tego, co się robi, albo przynajmniej trzeba mieć jakąś kalkulację ryzyka w życiu, tak? Bo tu nie chodzi o to, żeby podejmować bezmyślnie decyzje, a potem liczyć na to, że one będą dobre. Chodzi po prostu o to, żeby wyzbyć się tego aspektu niepokoju i po prostu podjąć decyzję, a potem dopiero zobaczyć, co się będzie działo. Tutaj również to tyczy się z... to się łączy bardzo fajnie z tematem non-duality, czyli zrozumieniem tego aspektu, że wola indywidualna człowieka i wola absolutnej, nieskończonej świadomości to jest ta sama wola. Tutaj w kontekście tematów duchowych. I że ten aspekt zaufania bierze się ze spontaniczności działania, tak? To jest ten aspekt również wu-wu-wei, czyli takiego samodziania się, samopoznania, samopoddania, chciałem powiedzieć, poddania siebie. I takiego bezwarunkowego poddania się i akceptacji tego, co się będzie działo. I to są trzy sposoby na to, jak poradzić sobie z wysoką wrażliwością, czyli samodyscyplina, pozwolenie sobie na podjęcie decyzji i sprawienie, żeby ona później była dobra, no i poddanie, tak? Way. I to jest też bardzo ważny aspekt, który warto jest zrozumieć, że osoby wysoce wrażliwe są bardzo często mocno otwarte na duchowość i na takie intuicyjne zrozumienie rzeczywistości i bardzo często łatwo jest sobie coś uroić, bardzo często jest łatwo sobie coś wkręcić albo naprawdę popaść w głębokiego doła. Dlatego ja bardzo często polecam takim osobom, gdy z nimi pracuję, aby zaczęły prowadzić dziennik swoich własnych przemyśleń i żeby zaczęły spisywać swoje przemyślenia do tego dziennika. Bo taka świadomość swoich własnych myśli pozwoli
wam je uporządkować oraz dostrzec ograniczenia swoich własnych myśli, że często myśli są typowo uczuciami i nie przedstawiają formy koncepcji, ale również emocji. Tam jest zawarte coś, co nie do końca wymaga waszego przerobienia, ale po prostu posiedzenia i poczucia tego. Osoby wysoce wrażliwe troszeczkę inaczej reagują na rzeczywistość, mają inny sposób życia, nie są tak bardzo logiczne. Ich logika często nie jest aż tak bardzo spójna i bardzo często ich życie to jest totalny chaos. Ja doskonale o tym wiem, tak? Ja doskonale o tym wiem, bo mam tą wrażliwość w sobie, ale również nauczyłem sobie z nią radzić i nie mam problemu, tak? Nie mam z tym problemu. Ja po prostu wiem, jak sobie z tym radzić, wiem, jak z tym działać. I tutaj bardzo ważne jest również bazowanie na swoim własnym życiu i na przykładzie ze swojego własnego życia, abyście uważali na to, gdy słuchacie dużej ilości treści albo słów pochodzących od innych ludzi, żeby wasze życie nie zaczęło mieszać się z życiem innych ludzi. Bo to jest to, co również mają osoby wysoce wrażliwe, że jak przebywają w środowisku innych ludzi, to bardzo często zlewają się z innymi ludźmi i tracą sens tożsamości. I tak jakby nie wiedzą, kim są. Gdy są wśród innych ludzi, to bardzo często wydaje im się, że są innymi ludźmi, tak? Ale to się dzieje tak subtelnie, tak typowo nieświadomie. I to nie jest tylko i wyłącznie wynik jakiegoś zaburzenia, to jest również wynik naszej empatii. I bardzo często osoby wysoce wrażliwe potrzebują dużo czasu w samotności, wśród natury, w ciszy, w spokoju, bez muzyki, bez hałasu, bez dźwięku, bez gadania innych ludzi, nawet bez książki, bez niczego, tylko potrzebują sobie posiedzieć troszeczkę w ciszy i spokoju, aby zrelaksować umysł, żeby dojść do swojego własnego ciała i głęboko poczuć swoje własne ciało, bo te osoby bardzo mocno komunikują się przez swoje własne ciało i dzięki temu po prostu załagodzić swoje własne nerwy, ukoić swoje emocje i się uspokoić do takiego poczucia, gdy wszystko jest ok. Bo osoby wysoce wrażliwe również bardzo często mają problem z lękiem, z wątpliwościami, z neurotycznością i bardzo często mają takie poczucie niepokoju, że coś jest nie tak. I czasami wystarczy takiej osobie powiedzieć: hej, słuchaj, wszystko jest ok. Naprawdę, wszystko jest ok. I taka osoba zaczyna się uspokajać. Tylko i wyłącznie dlatego, bo ma kontakt z drugim człowiekiem, który mówi im, mówi tej osobie, że wszystko jest ok. Także postarajcie się zadbać o siebie, zbudujcie sobie takie środowisko, które was wspiera, relaksuje, uspokaja. Zadbajcie o pozytywne afirmacje, że wszystko jest ok, że jesteś bezpieczny, że akceptujesz i kochasz siebie, że wszechświat cię wspiera, że ludzie wokół ciebie również są wobec siebie ok, nawet jeżeli masz jakieś traumy z przeszłości czy negatywne doświadczenia, to warto jest zadbać o te pozytywne afirmacje i naprawdę zadbać o ten wewnętrzny spokój. I ja wam polecam również podejście troszeczkę ze strony stoicyzmu, czyli nie uleganie nadmiernym pozytywnym emocjom, ani nie uleganie nadmiernym negatywnym emocjom, tylko pozostanie w czystej uważności. I ja wiem, że nieraz to jest trudne, bo mamy takie poczucie, kurczę, to ja mam teraz nie czuć emocji, czy ja mam teraz nie myśleć, czy to, czy tamto. I to na początku wydaje się trudne, ale po czasie staje się bardzo łatwe, bardzo fajne i też bardzo stabilne, bo jak macie ten sens uważności, takiej stabilności życia tu i teraz, to czujecie się dużo bezpieczniej i wtedy dużo łatwiej radzicie sobie z sytuacjami trudnymi, z konfliktami, ze stresem, z lękiem, z niepokojem, z brakiem pewności siebie, czy z poczuciem niezdecydowania, tak? Teraz dam wam taki przykład, jak ja sobie poradziłem z poczuciem niezdecydowania. Gdy idę do sklepu i kupuję buty, ja po prostu idę i kupuję trampki. I gdy kupuję te trampki, ja wiem, że to są buty dla mnie i ja się nie zastanawiam nad innymi butami. Albo gdy kupuję dla siebie koszulki, nie szukam koszulek ze wzorami, tylko szukam albo czarnych, albo białych koszulek. Nie zastanawiam się nad innymi. Gdy przykładowo kupuję sprzęt komputerowy, to bardzo dużo czasu spędzam na to, żeby przestudiować sprzęt komputerowy i dane podzespoły, ale na końcu podejmuję decyzję na bazie swojej intuicji. To samo, jeżeli chodzi o nagrywanie wideo.
Często miałem takie wątpliwości, czy to, co robię, jest dobre, czy dobrze komunikuję swoje słowa, jak ocenią mnie inni ludzie. No i powiedziałem do siebie, że chcę być autentyczny przed kamerą i po prostu, i to jest moja wartość kluczowa, czyli bycie autentycznym. I czy mi się, czy innym się to spodoba, czy nie, ja i tak będę żył według tej wartości. Czyli tutaj ważne są również nasze wartości i kryteria, jakimi się kierujemy w życiu. I najważniejsze jest to, żeby te kryteria były jak najprostsze, żeby nie komplikować sobie życia, tylko naprawdę mieć te kryteria jak najprostsze. No i tutaj jeszcze polecam wam otaczać się ludźmi, którzy was wspierają. To jest mega super ważny tip. Taki eksperyment na dzisiaj, ponieważ pomyślałem, że w tym tygodniu nagram kilka fajnych takich prostych przemyśleń bez montażu, bez niczego, bo chcę troszeczkę odpocząć od montażu, za to kilkoma tematami chciałem się z wami podzielić. Mam nadzieję, że to jest wartościowy przekaz, że pomoże wam na drodze waszego rozwoju, waszej wrażliwości, świadomości waszej wrażliwości i że w przyszłości po prostu będziecie dużo bardziej świadomi siebie i przede wszystkim dużo bardziej ugruntowieni, bo tu chodzi o ten sens obecności, takiego uziemienia w rzeczywistości. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli wam się podobało, dajcie dla mnie łapki w górę, stawcie pozytywne przemyślunki, stawcie swoje komentarze, udostępnijcie ten film na Facebooku. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole są linki. Zapraszam was na grupę na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością. Tam bardzo dużo informacji możecie wyciągnąć dla siebie oraz możecie poradzić się innych ludzi w jakichś swoich własnych problemach, tematach, tak? Budujemy społeczność, także grupa jest po prostu otwarta dla wszystkich. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, błyśka.